Nauczyłem się żyć ze strachem, traktować go jak sprzymierzeńca. Być może pobyty u Indian pomogły mi. Tam się dowiedziałem, kim jest prawdziwy wojownik. Prawdziwy wojownik to jest człowiek, który zmierza się sam ze sobą. Oni mi powiedzieli tak: Jacek, jak pokonasz sam siebie, to już ci nikt nie stanie na drodze. Człowiek ma prawo się bać, bo tylko idiota się nie boi. Strach jest sprzymierzeńcem wojownika, ponieważ pozwala być uważnym i czujnym. I jeżeli nauczymy się z nim żyć, to tak naprawdę wszystko się w życiu zmienia.